Dobry. Grzesiu. Witam. W naszej, słuchajcie, mamy taki bajzel, bo kurczę, nie ma czasu. Grzesiu, albo Grzesiu oczywiście w lodziarni, teraz lekarz, a to jakieś owoce do lodziarni jeszcze trzeba kupić. Ja teraz latam po meblowych sklepach, albo potem po południu montuję filmy, także u nas totalny chaos. Już zbieramy kartony powoli, żeby sobie segregować rzeczy do wyprowadzki. Tak będzie nam łatwiej. No i właśnie. I co muszę sobie zrobić? No, aha, no właśnie, czekajcie, że wam pokażę. Tak, tutaj sobie Grzesiu szykuje wszystko na soczek. Będziemy. No. I będzie sobie robił sok codziennie do pracy, bierze sok. Właśnie przywiózł znowu marchewki, jabłka, pomarańcze. Serek na śniadanie, jego ulubiony. A ja sobie tu kupiłam jeszcze winogronka. Także mówię wam, totalny chaos u nas. Ale teraz to już nawet nie opłaca się cokolwiek robić w chałupie, bo będziemy wszystko wywozić powoli. No i właśnie Grzesiu wpadł na to fajny pomysł, bo w sumie my tak, umowę już mamy podpisaną, mimo że umowa jest od 1 grudnia. Kaucję dostał. Ale właśnie, no, kaucję też dostał właściciel i ten. No a właśnie potrzebowaliśmy wymiary tam takich wnęki jeszcze i wczoraj z nim pisałam, on mówił, że dopiero będzie w sobotę na mieszkaniu, że on nam to pomierzy. No ale właśnie, że się mówi tak, skoro on ma 3 klucze, tak już mamy umowę podpisaną, kaucję zapłaconą, więc może by nam jeden klucz dał, nie? Żebyśmy mogli sobie w każdej chwili tam podejść i już jakieś kartony zawozić, to było ekstra. Bo wtedy możemy sobie jeden pokój tutaj taki przeznaczyć już, gdzie będziemy zbierać wszystkie kartony. I już będziemy wiedzieć, co zabieramy ze sobą, co ewentualnie może gdzieś odsprzedać, co nie będziemy potrzebowali, bo tak jak mówię, meble z dużego pokoju w sumie wszystkie będziemy albo sprzedawać, albo zostawimy na mieszkaniu. No i na pewno będzie więcej takich rzeczy i te. No i to byłoby fajnie, jakby nam ten klucz gościu dał, nie? Także czekamy na odpowiedź. Wczoraj byłam z Agnieszką w Ikei, dzisiaj jadę do Luca, Mybeliksa i jeszcze raz do Isk, bo przede wszystkim koncentrujemy się w tej chwili na dużym pokoju i na tej kuchni, nie? No, żeby zorganizować najpierw kuchnię i duży pokój, a potem będziemy sobie inne tak powoli. Na spokojnie, no. No, na spokojnie. A ty masz dobrze, bo te Isk i Lutz i Mybelix jest w jednym miejscu. Jest w jednym miejscu. No, tylko Grzesiu musi mnie zawieźć, bo tam jest, nie mamy jakby dojazdu, ja bym musiała dosyć spory kawał iść przy samej głównej drodze, nie ma chodnika, czyli tak po trawie bym musiała pójść. No to jest trochę takie niebezpieczne i co miałam i wrócę, nie wiem, może mam taksówkę. Co? Wrócę może taksówką, bo przecież nie będę siedziała tam do 18, jak ty jesteś w pracy. No i co miałam? Co, i znowu mi coś umknęło. A dobra, ja muszę szybko jeść śniadanie, bo się właśnie stresujemy, spieszymy. Żeby zdążyć ze wszystkim, bo jeszcze Grzesiu musi tego... To pa! Zaliczyć właśnie wizytę u lekarza przed otwarciem lodziarni. Do później, pa! Hejka kochani, ja się już witam z wami z Mybeliksa. Grzesiu już mnie tu przywiózł i pojechał do lekarza. Także tutaj sobie pochodzę i zobaczę, co jest z takich mebelków do pokoju, bo chciałam porównać sobie z tymi do Isk. No i zobaczyć za jakąś sofką, no i tam może jeszcze jakieś parę pierdół, że czasami wam tutaj coś wrzucę, nie? Ogólnie Mybelix to jest taki sklep, bardzo duży też sklep, ale można powiedzieć, no na pewno jakość jest gorsza niż w tym, niż w Isk. Albo może i w Ikei nawet, ale czasami można złapać jakieś perełki. Tutaj można sobie ten blat przesunąć, coś schować do środka, może jakąś książkę, którą się aktualnie czyta, albo takie małe kacperki, ja za to mówię, takie wódeczki malutkie, jak chcemy schować przed partnerem, to można sobie też tam przechować. I to kosztuje 169, jest przeceniony w tej chwili. Nóżki ma metalowe chyba. Ma metalowe. No, ciężki skurczybyk, ale fajny. To mi się podoba. Rozmiar 70, napiszę, że 70. Fajne. To jest akurat fajne. Tutaj zobaczcie, jeszcze jest taki kawałek drewna klockowaty z szufladą. No, ale to w zależności właśnie jeszcze od tego, jaki będzie ten, no, jakie będą pozostałe meble, nie? Ale też tak dosyć fajnie to wygląda. To jest podobne.
Ale to mi się już tak nie podoba. To już nie jest takie fajne. Oj, na tym to chyba będzie wszystkie paluchy widać. To jest takie słynne powiedzenie. Kost was nix. Möbelix, kost was nix. Czyli w przetłumaczeniu tak jakby Möbelix nie kosztuje nic. Ceny rzeczywiście mają tutaj dobre i mają bardzo często w jakichś akcjach rzeczy można kupić. No ale to się naprawdę trzeba dobrze przyglądać też i wykonanie. O, to by się chyba Agnieszce podobało. Ona strasznie lubi ciemne meble. Chociaż nie ona, czarne. To nawet jest jeszcze chyba za jasne. Ale jak dla mnie to okropnie ponure. Nie wyobrażam sobie w takim pokoju. Zobaczcie. To mi się trochę kojarzy. Dobra, może jeżeli byłyby ściany jasne, jakaś jasna sofa, ale to wygląda trochę jak w zakładzie pogrzebowym. Straszne. Ktoś naprawdę tutaj chyba nie ma zbytniej wyobraźni, jeżeli chodzi o architekturę wnętrz. Masakrycznie to wygląda. Albo ja mam inny gust po prostu. Może i wam się podoba. No, może się mężczyznom podobać, no bo to jest taki surowy wystrój. Ale no nie, nie. Jeszcze te metalowe, takie ciężkie okucia. No ale taki może styl teraz, nie? Już w sumie teraz wszystko jest modne. No ale nie, nie. Ja bym się źle czuła w takim pokoju. Taki zestaw na pierwszy rzut oka wygląda bardzo przyjemnie. Prawda? Taki landhouse styl. Ale jeżeli się popatrzy na jakość, to już tak nie za bardzo. To widać naprawdę, że to jest no tani po prostu mebel. Nie ma co za dużo oczekiwać, że wytrzyma za długo. No, to jest wszystko tak lekkie, rozumiecie? Nawet ta szuflada, jak się wyciąga, to ja nie wiem, czy ona z pół kilo waży. Po prostu to jest wszystko takie tylko, żeby optyka się zgadzała. Chociaż jakość co do ceny, jeżeli to kosztowało 600 euro, to powiem wam, że bardzo drogie. O, to mam dotkniecie tego, to wszystko takie... Na pewno można podobne zestawy kupić w lepszej jakości, to na pewno. Bo ja nie mówię, że to jest brzydkie, bo to z takimi meblami, z tym stylem można naprawdę bardzo dużo zrobić. No ale jakoś jednak się też musi zgadzać. To wygląda, nie wiem czy tak na kamerce widać, ale to jest coś pomiędzy matowym a połyskiem. Tak jakbyście wzięli drobniutki papier ścierny i przetarli te blaty. Tak się będzie wszystko na tym odbijać. Podejrzewam, że jak się troszeczkę rozleje jakiegoś płynu, to nie będzie można tego wyczyścić. Prawdopodobnie by trzeba było lakierować ten meble. Kurde, krzesełko. 90 euro za takie krzesło. Zobaczcie, to są takie fajne wstawki między szafkami. Bardzo mi się to podoba. Tam mam akurat brzuski. Fajnie, tak jakby się patrzyło w las, nie? Super, tylko nie wiem na ile to jest trwałe. Macie coś takiego w kuchni? Bo to nie jest szkło, tylko to, nie wiem, to jest jakby papier. Nie ma tutaj nikogo, żeby zapytać się, czy to jest wodoodporne. Coś tutaj pisze na ten temat? Nie. Tutaj mamy też taką ściankę i już wiem, już się pana zapytałam, ile to kosztuje. Już wam mówię. Więc jest to wodoodporne rzeczywiście i kosztuje około 200 euro za metr kwadratowy. I do tego jest, jeżeli macie na przykład kontakt gdzieś tam pomiędzy, tak jak mamy chyba na środku ściany kontakt, to oni to wycinają. A montaż takiej płyty... To wszystko jest to samo właśnie. A montaż takiej płyty kosztuje około 400 euro. Tak jak wam mówiłam, tanie to nie jest. 200 euro za metr kwadratowy. No to jest powiedzmy niecałe 1000 zł za metr kwadratowy. Może 900. No i do tego 1600 zł około za montaż. Za kawałek płyty pomiędzy meblami. Nie wiem jakie są koszty w Polsce. To mnie by interesowało. Jak montowaliście coś takiego, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Jestem już na dziale z komodami.
tam u góry, większość jest jednak błyszczące, lakierowane. To nie jest dla mnie, ale słuchajcie, jakoś jest też nie za bardzo. Zobaczcie tutaj. Właśnie o tym Wam mówiłam. Na to trzeba zwracać uwagę. Jakość właśnie tych mebli tutaj w Mebelix nie jest za dobra. No, ale powiedzmy, dobra, jak się szuka, to może się coś znajdzie, co jest w miarę. Powiedzmy tutaj, to już jest takie wykończenie teraz fajniejsze. Akurat to nie jest to, czego ja szukam, ale powiedzmy tutaj już jest wszystko dobrze przyklejone. To wygląda dosyć porządnie. Już na takie porządne. I cena jest, widzicie, przystępna. Nie? Jak na taką dużą, wysoką komodę, bo ona jest naprawdę wielka. Czekajcie, jaki to jest rozmiar. Patrzcie, jakie to jest. To jest duża komoda, więc za tą cenę jest ok. No ale tak jak mówię, to nie jest to, czego ja szukam. Ale właśnie tego typu niestety, przynajmniej u nas, to są takie trochę na odwal. I w takich meblach za jakiś czas właśnie się odklejają tutaj te wszystkie wykończenia. W Mebelix nic ciekawego nie znalazłam, nic mi się takiego nie spodobało, żeby Wam pokazać, a tutaj jak wchodzę piętro wyżej, to już zaczyna się XX Lux, to już jest bardzo duży sklep i ma dużo lepszej jakości. Te mebelki są, wyglądają tak dosyć luksusowo, prawda? Ale ceny są w miarę przystępne. No dobra, są w akcjach, niech będzie. Było 213-149. No ale wiesz, jak ktoś ma taki przedpokój, gdzie chce trochę sobie glamour zrobić, no to dlaczego nie? Wszystko w złocie. To by się chyba Olfactory podobało, bo ona jest taka złota dziewczyna. Te komódki są dosyć ładne. Te płyty mają z jakąś taką perłową masą. Good morning! O, pani mnie nie słyszy. Myślałam, że to jest malowane, a tu jest taki metalowy element. Fajnie to nawet wygląda, co? Fajnie, fajnie. Mam jeszcze dodatkowe mebelki w tym stylu. Ale jest teraz przecen. Normalnie to takie akcje zdarzały się przed świętami, albo koniec listopada, początek grudnia. Wszędzie się zaczynają przeceny, ale w tej chwili? Chyba, że to mają taki asortyment, który im, wiecie, zleżał przez te ostatnie dwa lata, półtorej roku, kiedy się zaczęła, to wiecie, przez tą całą koronę. Mają magazyny zapchane, a tu by się już przydało nowe zatowarowanie i pozbywają się. 399, wow, to już jest, zobaczcie. A kurde, no ale jak to tworzyć? O, tutaj już pęka. No dlatego jest przeceniem, tylko nawet się otworzyć nie da. Albo oni to zablokowali, żeby już się całkiem nie zniszczyło. O matko, aha, już ktoś tutaj zepsuł. Dlatego jest to przecenie. Ja pierdziel, ale to jest ciężkie. Jak ja to skupa zamknę. A tutaj, widzicie, ktoś wyłamał drzwiczki.
Ja pierdzielę, ale jak ja to zamknę teraz. Stój. Stój, stój, stój. Bo jak spadnie, to huknie porządnie. Mam się stąd zmiatać. Bardzo oryginalne rzeczy, co? Połączenie parcie drewna, metalu. Tak jakby to było trochę z odpadków, co? Ale ciekawe. Ta jednak mnie zafascynowała. Ale kurczę. Kosztowała w oryginale, już wam mówię, 900 euro i przeceniono na 400. No ale kto to kupi? Chyba, że jakiś stolarz i będzie umiał sobie to naprawić. Być może jeszcze przy kasie mu się uda jakiś dodatkowy rabacik ten hapnąć. Gdzie ja mam teraz iść z wami? Tutaj idziemy na glamour, co? Idziemy na złocidełka. Dziewczyny, uwaga teraz. Ubierzcie okulary słoneczne. Zobaczcie, co się będzie działo. A znowu tutaj, to by widziałabym taki styl... Czekajcie, jak się ta dziewczyna nazywa? Kurczę, taka blondynka, która jest wizażystką i ma kanał. Ojeju, jeju, ona się koleguje... Sara, ona się koleguje z tą z koktajlu kosmetycznego z tą Ewą. No, no to właśnie, to ona by tutaj już chyba klękała. Klękajcie, narody. To jest styl właśnie Saruni. Proszę bardzo, cena. Z 327 na 229. Brać, tylko brać. Sara, zobacz, jaki zegar dla ciebie. Więc Sarunia, musisz koniecznie odwiedzić Wiedeń. Może hurtowo kupisz wszystko. Zobacz, zobacz, co tu się dzieje. Nawet kominek. Ja pierdzielę. 700 euro z 1000. Sara, to musisz koniecznie mieć. Jedziemy dalej. Dziewczyny, ile z was chciałoby mieć taki styl w domu? Jestem bardzo ciekawa. Chociaż wydaje mi się, u mnie to raczej większość dziewczyn to takie dojrzałe kobietki. To chyba raczej to nie oscylujecie też w takim kierunku, nie? To raczej dla takich młodzieżów. Bardzo specyficzny styl. Ale jest masę osób, które na pewno byłyby zachwycone. Więc u nas w XX Lutz w Wiedniu przeceny. Zapraszam was wszystkie. Dobra, to wracamy do normalnego świata. Wracamy trochę do tych klimatów jeszcze takich cięższych. Oj, tutaj będzie chyba długi film. Halo? Tutaj jedziemy dalej. To 99. No i widzicie tą różnicę, prawda? Tutaj... O, hello! De Niro tutaj się do nas ładnie uśmiecha. O, tutaj mamy... To jest James Dean, nie? O, tam Kennedy. Zobaczcie, jakie tutaj sławy. No, właśnie chciałam powiedzieć, że widzicie teraz, jaka jest różnica między tym sklepem, w którym byliśmy przed chwilą. Też jest cena z 850 na 600. To jest całkiem fajne. A to jest metal? Tak, ale to już słuchajcie, jak już otworzycie taki mebel, zobaczcie, jakie to jest grube. To już jest mebel. Niestety, no nie mieści się to bardzo w tym, co ja sobie wyobraziłam. No, ale fajne, fajne. Ta lusterka jest też ciekawe, nie? Proszę bardzo. De Niro, uwielbiam cię. Ty jesteś taki mega facet. Każdy film z twoim udziałem jest arcydziełem. Ale tanio się sprzedaje, zobaczcie. 7 dych i macie własnego De Niro w domu. Brać! Agnieszka by powiedziała, bierę! To znaczy tak. Daj mi moją kawę i nikt nie będzie skrzywdzony. Tak to się teraz robi.
To jest dosyć fajne. Ale blat ciemny. Będzie zaraz pełno kurzu, a ja nie lubię sprzątać. Grzesiu powiedział, nie kupujemy białych. No czarnych pewnie też nie. Ale o. To jest ładne też. Tu też mamy coś ciekawego. Czy to są kafelki? Nie, to jest płyta. Myślałam, że to są kafelki. Też bardzo oryginalnie wygląda. Ale tutaj już komuś przeszkadzało, że jest skóra naklejona i popatrzcie. To są włoski na tym. Metr 80 na 93 na 43. To mi się podoba też. Widzicie? Taki właśnie styl. Skromny, prosty. Wow, to jest fajne. To 89 cm. No ale widzicie, to jest też to, co mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze mniejszy wariant do tego. Tam mamy jeszcze stojącą szafkę. No fajne. Ta kobita z odkurzaczem mnie prześladuje. Zobaczcie, ona znowu tutaj jest. Ona mi chyba specjalnie to robi na złość. No i to już też jest takie... No chociaż tamten mebel wydaje mi się pierwszy, ten, trochę grubszy, trochę bardziej porządny, ale to i tak jest w ogóle bez porównania do tego, co widzieliśmy w poprzednim sklepie. Także mega, mega. Idę dalej oglądać. Tutaj też mamy podobne meble, kilka podobnych mebli z tej serii, która była u góry, więc dla każdego coś dobrego, jeżeli ktoś na przykład lubi, bo ten... Ten właśnie zestaw, taki biało-szary, on chyba w zeszłym roku, albo dwa lata temu, albo w zeszłym roku właśnie wszedł tutaj do sklepów i to był szał, że wszyscy kupowali. Ale ja Wam powiem tak, że to z daleka fajnie wygląda, bo to wygląda jak marmurek, nie? Zobaczcie, całkiem fajnie, ale właśnie tutaj, jak podejdziecie bliżej, to widać, że te wykończenia są kiepskie, no, co tu powiedzieć. No, że ta okleina jest taka, no właśnie, ludzie wszędzie, gdzie już patrzę, się szufladę otwieram, meblak i są jakieś prezenty, tylko przede wszystkim te żarty, niestety. No, o tutaj też, no dobra, może to jest źle zbudowane, bo tam pewno półka jest źle włożona, ale to już widać, że to nie jest to. Kochani, ale ja Was dzisiaj pomęczę po tych meblowych, co? Ale wiecie, jak to jest, bo ogląda się takie filmiki, ja też nieraz lubię pooglądać, bo mnie coś inspiruje do jakichś zmian, albo czasami szkoda było wydawać kasę, a pooglądacie sobie, że inni coś zmieniają, to człowiek sięgnie do tego portfela i zrobi sobie prezent jakiś i się lepiej od razu poczuje, nie? Także jak macie ochotę, to zostańcie, to sobie jeszcze tutaj dłużej połazimy, zobaczymy na innych piętrach, co jest fajnego. O, to jest też ładnie wykończone na okrągło. No ale to jest też pojedynczy mebel, niestety nie ma do tego nic więcej. Pomyliłam się, jest tu jeszcze wyższa taka komoda. Ale nie, tamto mi się bardziej podobało, nie będę się na tym skupiać. Dobra, no to idziemy kochani dalej. Kurczę, słyszycie, znowu, ona znowu tu przyszła, ale dobra. Tam się, tam pani między regułami lata. Ale słuchajcie, no to jest całkiem złe. Tam było tak naciśnięte między meblami i nie za bardzo mi się podobało.
Ale dosyć schudnie to wygląda. No, słuchajcie kochani, jestem teraz na dziale z sofami. Są w cholerę drogie, między 1500 a 2000 euro. W życiu bym nie, no tam jakaś, bo może za 1000, to już jakaś taka tańsza, ale nie dałabym tyle kasy za sofkę. Nie mam zamiaru więcej wydawać niż może 500-600 euro. No i tak się wysiedzi, zniszczy za jakiś czas. Tyle, prawie 200 euro, tak jest na większości. Jest opcja taką, którą możecie sobie dopłacić i Wam jakimś pokryją środkiem, który chroni przed plamami. 200 euro za samo to, za samo taką usługę. Ale tak, to masakrycznie drogie, tak jak Wam mówię. Patrzcie na to. Tutaj mamy na przykład taką sofę, no i oczywiście plus to, nie? Prawie 3000 euro. Ja bym tego nie chciała, słuchajcie, nawet i za 200. Mnie by kurwica chwyciła, jakby ktoś sobie przejechał tylko ręką, zobaczcie. I zostawiał mi takie ślady. Przecież cały dzień by trzeba było chodzić tylko i to poprawiać. To jest akurat do spania sofka, bo widać, że tutaj, no pisze nawet szlaf sofa zresztą, ale taka kasa, dajcie spokój. A tutaj mamy na przykład też do spania za 1850 euro. Zobaczcie, jak już jest ten materiał tutaj ponaciągany. Tak samo jak w takiej sofce, która kosztuje 300. Zobaczcie, z tej serii, z tymi pieńkami, które pokazywałam Wam na dole, też nie było katalogu, że jest jeszcze więcej możliwości. Patrzcie, tu jest ogromna szafa jeszcze do tego. Więc dobrze, że wpadłam na taki dział i Wy też sobie możecie taką nauczkę pobrać z tego, że jeżeli na przykład interesujecie się jakąś serią i widzicie, tak jak ja oglądam na dole komody, to też po piętrach należy polatać, tak jak tutaj na przykład sypialnie, i można coś jeszcze ewentualnie z tej serii znaleźć. To jest zdjęcie, a wygląda z daleka, jakby to rzeczywiście był kawałek drewna. Świetnie to wygląda. I tu jest cała sypialnia. Z takimi dodatkami. Tutaj jest przy okazji komódka podświetlana. Fajnie, ale z daleka, zobaczcie, wygląda naprawdę, jakby to był kawałek drewna. 755 kosztuje z 1400. No, u mnie jest ten problem, że jestem strasznie niska i jak ja bym miała tam się spinać, za każdym razem coś wkładać, to by już nie było dla mnie. Dlatego ja wolę jednak takie systemy, gdzie buduje się samemu i można sobie regulować półeczki. Bardzo praktyczne dla osób z niskim wzrostem. Fajne te wazy też, nie? A nie ma ceny. To mi się też nawet podoba. Ale już patrzyłam tam. A jeszcze tu muszę sprawdzić w tych szufladach. No nie. Nie ma też właśnie katalogów, to jest jeszcze z tej serii. Tutaj mamy takie stoliczki nocne, łóżko, szafa. Ale być może jest jeszcze jakaś szafka stojąca, ale no niestety nie ma katalogów. Jednak trafiłam na troszkę tańsze sofy. Zwracam honor X-Lucowi. Może materiały, ale nie widziałam i tak nic ładnego. O, widzicie, tutaj macie rozsądną cenę za tego samego miśka. Powiedzmy, 500, no. I to są do spania sofy, więc to są takie, które się jeszcze rozkłada. To, które normalnie są zawsze troszkę droższe od zwykłych, nie? No ale tak jak mówię, nie ma ani jednej ładnej. To już sobie tak przyszłam, w międzyczasie nic mi się kompletnie nie podobało, więc szkoda czasu, bo ogromny minus tego sklepu jest taki, że tutaj nie ma żadnych strzałek. I prawdę mówiąc, nie wiesz, czy już byłaś w tym miejscu, czy zdążysz do tego samego miejsca, bo tutaj są jakby te dwa kominy windowe, wielkie, i wokół tego są rzeczy do pooglądania, ale to nie jest tylko, wiecie, w jednym rzędku, tylko to się nakłada kilka rzędów, jeden na drugi. I teraz chłopak cipa i nie wiem, tak na... tu chyba mi zablokuje ten, bo już jestem taka wkurzona, że nie wiem, czy czegoś nie ominę. Interesują mnie jakieś rzeczy, a tak naprawdę nie wiem, czy już byłam w tym, czy powinnam się zagłębić. No także IKEA nie bez powodu zrobiła te... No, czekajcie, to znam też te drewniane.
Ozdoby fajne to jest. Fajne to jest w tym drewnie, nie? Nie chcę mi się już. Jestem trochę zmęczona jeszcze. Przede mną inne sklepy. 45 euro takie coś kosztuje. Fajne. Ale dodatków to dopiero będę szukała, jak już sobie kupimy ten. Zamówimy mebelki, już będziemy wiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo teraz dalej szukam. Zobaczcie, jaki piękny stół. O, w tej chwili kosztuje 1000, 1500. No wiadomo, to jest duży stół, trzeba mieć dużo miejsca gdzieś tam, w jadalni albo w kuchni. Ale to jest piękne. Spodem prawdziwe drewno. I pokryte szybą. O, mega, mega. No szkoda, że nóżki są akurat metalowe, bo lepsze byłyby drewniane. Ale patrzcie, to robi wrażenie. To jest tak, jakbyście byli blisko natury, co? Nawet to mi się bardziej podoba, bo w sumie takie praktyczniejsze do umycia. A tutaj to drzewo jest takie... Kurczę, no będzie to jest drzewo, nie? No, teraz byłby przypał drzewo. Także tutaj te wszystkie pęknięcia. To tak jakbyście stanęli przy prawdziwym drzewie, nie? Mega. To mi się też podoba. Należało się. Słuchajcie, ile kroków już wam mówię. 11 tysięcy kroków zrobiłam. Godzina po trzeciej. Ale jestem głodna. Słuchajcie, taka zmęczona, że nie zapomnę.